Cześć, witajcie. Mariusz, psychiatra. Dzisiaj powiem Wam o tym, co należy robić, żeby w czasach takich jak obecnie, a mianowicie wtedy, gdy epidemia koronawirusa nabiera tempa w Polsce, czuć się na tyle dobrze, jak tylko moglibyśmy. Życzyć każdemu można by było, żeby w trudnych czasach móc wykrzesać z siebie najwięcej siły. Żeby tą siłę mieć, to należy o siebie dbać. Powiem Wam kilka takich zasad, które też są uniwersalne, które później można przekuć też na inne aspekty, bo potem jak pandemia się skończy, mogą się pojawić inne wyzwania w naszym życiu. Będą to zasady uniwersalne. Przede wszystkim zasada numer jeden. W kryzysie, w stresie, jeśli cały czas trapimy się czymś, to wtedy ten problem siłą rzeczy wyjściowo już duży, z czasem stanie się coraz większy. Nasz stres, nasze ciągłe myślenie w danym temacie doprowadza do nauczenia się takiego bezradnego myślenia typu ja wiem, że jest źle, z czasem będzie mi jeszcze gorzej i co z tego wynika? De facto nic. Zasada numer jeden, technika odciągania uwagi. Mówiłem Wam o tym, że bombardują nas media, multimedia, gdziekolwiek nie odwrócimy się, gdziekolwiek czego nie uruchomimy, czy będzie to smartfon, czy to będzie telewizor, jakiś czerwony pasek nas przywita z informacją, że w dniu dzisiejszym ilość dla przykładu zgonów wzrosła o ileś tam. Z czasem będziemy widzieć, że tych zgonów jest coraz więcej. Czyli z dnia na dzień pozyskujemy informację, która uczy nas takiego bezradnego podejścia do tematu. A mianowicie, co tobie, co mi z tego, że wiemy dokładnie, w którym momencie, gdzie doszło do tragedii. To nic w naszym życiu dobrego nie wywoła. To, że teraz telewizja przeżywa swój renesans, informacji niosą się, tyle że ten temat już jest na tyle długo występujący, że nie możemy mieć takiej złudnej nadziei, że dnia następnego, za tydzień, za dwa temat się już skończy, dlatego warto go jak gdyby śledzić, bo on sam się rozwiąże. Technika odciągania uwagi polega na tym, że w sytuacjach trudnych dochodzi do wzmożenia reakcji naszego organizmu w ramach takiego technik obronnych. My chcemy się zmotywować, nasz organizm wysyła do naszego ciała w sposób różnego rodzaju przekaźnictwa, czy hormonalnego, endokrynologicznego, w tym przypadku, czy nerwowego, bodźce do tego, bądź w gotowości, bądź czujne. Tylko to jest bardzo dobre w takich animalnych, zwierzęcych czasach i u zwierząt, gdzie przed wyjściem z tej hipotetycznej, prawda, jaskini, że wychodzi na łowę i musi się zmotywować, zmobilizować, bo jeśli ty nie będzie czujny, nie będzie miał uwagi wtedy, gdy ona powinna być, no to no, po prostu straci albo życiową szansę na pozyskanie jakiejś zdobyczy, no, albo nawet i swoje życie. Więc nasz organizm jest w ten oto sposób zaprogramowany. Czy jest to złe? Nie, jak najbardziej nie, bo przez tyle tysięcy lat nasze pokolenia kontynuowały się i w sumie doszliśmy do tego, że rodzaj ludzki zajmuje całą planetę. Ale ta planeta właśnie teraz niestety doświadczona jest przez pandemię koronawirusa. Każdy z nas ma to do siebie, że jest człowiekiem, który troska się. Przede wszystkim będzie to temat zdrowotny. Jeśli my wiemy już, że ktoś zachorował, to od razu z tyłu głowy się rodzi takie pytanie. Jeśli teraz jest 100, to za jakiś czas będzie 1000, a kto wie, czy i komuś z naszej rodziny, czy mnie, mogłoby się coś takiego przetrafić. Jest to nader logiczne, tylko uświadomię sobie jedną rzecz. Czy nasze przemyślenia prowadzą do kreatywnego działania, czy nasze przemyślenia prowadzą nas do bezradności? Czyli niezależnie co by się działo i co nie będę robić, to i tak mnie to trafi. To jest bezradność, która doprowadzi do tego, że nasze objawy lękowe nasilą się do tego stopnia, że będziemy mieć już w pełni rozwiniętą nerwicę, która z czasem może prowadzić do czegoś więcej. To nie jest tylko to, że my po prostu się martwimy, ogryzamy sobie te symboliczne paznokcie, zamartwiamy się i nie wiemy, co będzie. Na tym etapie to niestety przeważnie nie staje, jeśli codziennie znowu jesteśmy bombardowani przez te bodźce.
Z racji tego zachęcam do ciągania uwagi od tematów, które nic nie wnoszą w nasze życie. A mianowicie śledzenie informacji będzie tylko czynnikiem zapalnym do tego, żeby zaburzeń lękowych mieć coraz więcej, żeby się przejmować coraz bardziej, żeby później na samym końcu, pod koniec dnia nie móc zasnąć, żeby dnia następnego, jeśli ten proces będzie wielokrotnie się powtarzał, żeby doprowadziło nas to również do objawów depresyjnych, a mianowicie jak już mam wstać z rana po tej prawie nieprzespanej nocy, to już mi się nie chce, nie mam motywacji do niczego. Wyciągajmy wnioski i podchodźmy do tego kreatywnie. A mianowicie, co ja mogę zrobić? No sztuka minimalizacji ryzyka, czyli robię wszystko tak, żeby ryzyko zminimalizować, ograniczam kontakty do minimum. Ale w tym czasie nie tylko nie, że siedzę w domu i jestem skoncentrowany na tym, co nowe, jakie nowe wieści media przyniosą, bo jeśli przyniosą taką wieść, słuchajcie, mamy szczepionkę, ona jest dostępna tu i tu, jest to cenna informacja, bo my wtedy robimy wszystko, żeby się zabezpieczyć, ale jeśli to są tylko informacje, które powtarzają się, które już nic de facto nam nie wniosą, to rodzi się pytanie, czy jest to warte, żeby niszczyć swoją życiową energię, którą tak ciężko nam zbudować, do tego, żeby przekuwać ją w ogień nerwicowych doznań, somatyzacjami włącznie i dygresja. Co to jest somatyzacja wtedy, gdy nerwica jest do tego stopnia duża, że daje o sobie znać? To jest też temat, o którym wielokrotnie mówiłem, o napadach lęku panicznego. Są osoby, które już o tym to już przeżyły. Nie zostały zarażone koronawirusem, nikt z rodziny koronawirusem się nie zaraził, ale okazuje się, że co się objawiło? Silne objawy wegetatywne, organizm nie dał sobie rady z tym takim czekaniem na najgorsze. To jest właśnie ten symboliczny uczeń, który czeka na klasówkę, wie, że się wczoraj nie przygotował tyle, ile być powinno i już go roznosi. I sam fakt tego, że już usiądzie, już mu nadadzą te zadania do rozwiązywania, nawet czy potrafi, czy nie, to wtedy ten poziom opada. I my mówimy o tym ciągłym takim życiu na adrenalinie, takiej złej adrenalinie, bo to nie jest taka przekuwająca się do tego, żebyśmy dnia następnego mogli coś zrobić, a mianowicie albo się zabezpieczyć w jakiś sposób jeszcze bardziej, albo coś być kreatywnego. I ta właśnie reguła odciągania uwagi, czyli odciągamy uwagę od tego, co jest najgorszego. Czyli to czekanie, analizowanie, trwanie się czegoś, co jest nader logiczne. Tylko informuję Was o tym, że jeśli my analizujemy jakiś temat, dnia następnego stoimy dalej w martwym punkcie i wracamy do tematu na nowo. I analizujemy go, czyli stoimy dalej w tym samym miejscu, to my poświęciliśmy swój czas, energię, a w międzyczasie nasze lęki się zburzyły do tego stopnia, że my nic z tego nie mamy, więc nie było to kreatywne. Zachęcam do tego, żeby robić coś, co nam kiedyś sprawiało dużą przyjemność, która sprawia taką możliwość, żebyśmy tę uwagę na temat tego najgorszego odciągali. Nie twierdzę, że teraz wszyscy robią wszystko, co kiedyś, bo po prostu są pewne ograniczenia. Powinniśmy zostać w domu, uważam, że jest to słuszne. I co w tym domu robić? No i to jest właśnie pytanie, czy do wyboru, czy usiąść sobie przed telewizorem i szczytywać wszystkie newsy, najgorsze na świecie, z czerwonego paska, a może go wyłączyć i zastanowić się, co ja w moim życiu już mogę dla siebie zrobić, potem jak to już wszystko opadnie, wtedy jak pandemia się skończy, wykorzystać ten czas, wtedy jak wszystko przygasa, warto popatrzeć dalej, na horyzont, zastanowić się, czy mogę się w jakiś tam sposób przeorganizować, co mogę zrobić. Bardzo często wychodzi bardzo dużo problemów. Do przykładu Chiny, które już ten temat zgłębiają od dłuższego czasu, okazało się, że wtedy, gdy osoby zostają w domu, to wtedy małżonek z małżonką nie jest w stanie się porozumieć, dochodzi do sprzeczek, dochodzi do tego, że okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie jak ze sobą rozmawiać. Każdy był w biegu, każdy gdzieś tam gonił, a się okazuje, że teraz w sumie wtedy, jak jest dużo czasu, to nie już nie ma raz o czym, raz nie traktujemy się partnersko, bo pewne rzeczy zgubiliśmy. Więc warto też wykorzystać co na plus, nawet i z trudności życiowych, starać się wysnuć jakiś morał, co dla siebie możemy zrobić. I nie mówię tego na zasadzie więcej, szybciej, mocniej, miejmy się jak najlepiej. Ja mówię o tym, że jeśli pewne rzeczy nie będziemy robić, to w każdym z nas tkwi pierwiastek lękowy, czyli ta symboliczna nerwica, która w którymś momencie może się wyzwolić, a jak się wyzwoli, no to wtedy mamy. Najczęściej zaczyna się tak niewinnie, czyli osoba nawet nie wie, że ją ma,
I wtedy zaczyna to serce kołatać. Młoda osoba wchodzi na czwarte piętro, nie ma żadnego problemu, zejdzie i uśmiechnie się, zapakuje walizkę i jedzie dalej. Natomiast nagle po zdenerwowaniu, a czasem nawet i też jest tak, że nawet i nie, serce zaczyna walić, w głowie się zaczyna kręcić, ma się wrażenie, że to jakość naszego życia nagle spada i to raptownie. To są objawy somatyczne. Mówi się o tym, że to są takie dolegliwości psychosomatyczne, a mianowicie to, ten pobudzony układ nerwowy doprowadza do tego, że nasz organizm zaczyna żyć, ale swoim życiem, w takim rozumieniu, że my na niego wpływu nie mamy, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli. Podsumowując, na trudne czasy, takie jakie mamy obecnie, czy na te czasy, gdy już ten kurz opadnie, ja zachęcam do tego, żeby nie śledzić bodźców, których się bardzo boimy, odciągając uwagę, patrząc na coś innego. Jest to bardzo trudne. Dla przykładu, jesteście w zamkniętym pomieszczeniu. Na jednym telebimie widzicie przerażające obrazy płonącego się lasu, uciekającej zwierzyny, katastroficzne wręcz. A ja, tak osoba, która wie, jak leczyć nerwice, bo mam doświadczenie w tym tytule, prowadzę i gabinet, wcześniej bardzo długo pracowałem w szpitalu, wiem, że te osoby przychodzą i mówią o swoich dolegliwościach. I najczęściej jest tak, bo to jest właśnie główny problem zaburzeń lękowych, że macie te objawy i dalej dodajecie, podlewacie te objawy kolejną oliwą. Tą oliwą jest wasza uwaga. Wracamy do naszego przykładu. Jesteśmy w pomieszczeniu, na jednym telebimie widzimy katastroficzne obrazy i to jest właśnie nerwica. I ona cały czas będzie wam podpowiadać, że coś z wami, z waszym organizmem jest złego. Coś się dzieje nie tak, jak być powinno. I teraz jest to taka technika irracjonalna, bo ktoś mówi, może powiedzieć, słuchaj, jest ci źle, jest ci niedobrze, a ty mówisz, nie patrz, nie analizuj, to wtedy przecież to robimy coś, nie po to nam jest, nasz organizm nam to mówi, żebyśmy to ignorowali. Wszyscy mówią, że nie ignorujemy bodźców ze swojego organizmu, musimy być na to wyczuleni. Tylko że wtedy, gdy my mamy być na to wyczuleni, to my na te bodźce w ogóle czasu nie mamy. No bo trzeba na szybko gdzieś tam pojechać, na szybko coś zrobić, a najlepiej w międzyczasie nic w ramach, co ja mogę dla siebie zrobić, nie robić, tylko po prostu żyć w pośpiechu. I wtedy jak bodźce z naszego organizmu wychodzą i nas sygnalizują o czymś, to my na nie nie zwracamy uwagi. Ale wtedy, jak już tych bodźców jest na tyle, kilka ostrzeżeń już było, wtedy nasze ciało mówi dość, traci swoją przewagę, nerwica wygrywa, no i wtedy widzimy katastroficzne rzeczy przed naszym polem świadomości. No informacja jest taka, jeśli już wiecie, że jest to nerwica, bo byliście u jednego lekarza, który powiedział, nie, te objawy kardiologiczne, neurologiczne nie są niczym powodowane. Psychiatra wam powiedział, słuchajcie, to są zaburzenia lękowe, jest to nerwica wegetatywna, no to posłuchajcie, nie robicie to dla nich, robicie to dla siebie. Jeśli nie będziecie słuchać tej podstawowej rady odciągania uwagi od tych objawów, to będziecie się leczyć, ale nie, że szybko, w 2 dni ktoś was wyleczy, bo da wam jeden lek i to jest też takie rozgoryczenie. No, przyszedłem do lekarza, wiem, że mam nerwicę i ja chcę jej się w przeciągu tygodnia pozbyć. Natomiast jeśli mi ona nie przejdzie, to znaczy, że raz, nie była to nerwica, czyli coś innego, czyli miałem rację. 2, to nie jest to leczenie, albo wszystko, każde leki są złe i nie dla mnie. Rozmowa z psychologiem też nie dla mnie, psychoterapia przez to też nie dla mnie, nic nie dla mnie i ja sobie z tymi objawami żyć będę. Można tak robić, większość osób tak robi, statystycznego punktu widzenia również większość wróci do nałogów, jakichkolwiek oni by nie mieli. Tylko pytanie, czy każdy z nas chce dbać o jakość swojego życia? Bo jeśli dbamy o swoje życie, to się rozniesie w naszym kręgu znajomych, rodziny, więc warto się sobą zainteresować. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!